Dziękuję za możliwość wystąpienia przed Państwem dzisiaj tutaj. Mam nadzieję, że nie zanudzę swoimi przemyśleniami. I nie będę mówił już o historii, bo tutaj są znacznie bardziej upoważnieni ode mnie goście, którzy historią się zajmują i tę historię tworzyli. Ja powiem może o dniu dzisiejszym i o przyszłości. Historia, pamięć o historii jest całkowicie bezwartościowa, jak nie wyciągniemy z tego wniosków. Moi drodzy, przed chwilą zostały wspomniane słowa pani premier. Powiedziała rzecz dla nas oczywistą, że państwo, rząd powinno zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom. No, dzięki Bogu, a opozycja rozpuściła jęzor i powiedziała prawdę, że według nich wręcz przeciwnie. No to skoro politycy opozycji uważają, że państwo nie jest po to, żeby nam zapewnić bezpieczeństwo, to już wiemy, żeby na nich nie głosować i wszystkie ich pomysły, łącznie z tak zwaną kwestią uchodźczą, powinny być dla nas bardzo inspirujące. Oczywiście każdy zdrowy psychicznie człowiek wie, że państwo jest głównie po to, żeby zapewniać bezpieczeństwo, a nie budować akwaparki, czy tam organizować, powiedzmy, rozrywkę w noc sylwestrową. No ale wiemy dobrze, że w niektórych partiach politycznych, zwłaszcza w Nowoczesnej, są takie wybitne postaci jak pani Schering-Wielgus, pan Petru. Jak oni coś powiedzą, to już nie musimy więcej nic robić, tylko mamy inspirację i dużo radości z tego powodu. Tylko niestety ci ludzie biorą ciężkie pieniądze miesiąc w miesiąc i jeszcze do tego mają immunitet. No jak pani Schering-Wielgus mówi w telewizji, że ona nie uznaje na przykład niektórych praw, prawa jej niektóre nie dotyczą, ona uważa, że ona sobie będzie wybierała, takie prawa przestrzega, tamte nie. No to któż inny, jak nie świat przestępczy, właśnie tak postępuje. To cały świat przestępczy wybiera sobie prawa, które przestrzega, na przykład na drodze respektuje znaki drogowe, ale cudza własność czy życie to ich nie interesuje. Więc widać, że i opozycja obecna sama jasno zapisała się do świata przestępczego, do marginesu społecznego. I tych ludzi trzeba traktować jak przestępców, którzy do tego się przyznają w telewizji. No, ja bardzo wspieram obecny rząd i to hasło, pod jakim występuje dobra zmiana, tylko w Polsce brakuje takiej partii politycznej bardziej na prawo pod tytułem Radykalna Zmiana. No, żeby powiedzmy pani premier, minister Macierewicz, minister Błaszczak nie musieli się tłumaczyć takim figurom jak pani Schering-Wielgus czy Ryszard Petru, tylko żeby mogli ich powsadzać do więzienia za działalność przestępczą, namawianie do łamania prawa i do uczestniczenia w spisku ponadnarodowym pod tytułem faktyczna likwidacja niepodległego państwa polskiego. Oczywiście wiele było prawdy w tym, że no, po co zapewniać bezpieczeństwo własnym obywatelom, tak? Po co zapewniać bezpieczeństwo prezydentowi państwa? No, gdzieś poleciał, tam nie wrócił i nie ma co robić aferę. Jak to nie? Ja mówiłem, jeżeli państwo nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa własnemu prezydentowi, to nikt z nas nie jest pewien swego losu w żadnej chwili. Dlatego też politycy, którzy tak stawiają sprawę, powinni być natychmiast wyeliminowani i niedopuszczani do procedur demokratycznych jako potencjalni sabotażyści, agenci i przestępcy. Moi drodzy, żyjemy w przeświadczeniu, że komunizm skończył się wraz z upadkiem systemu sowieckiego. Czyli na początku lat 90., pod koniec 80. Jest to nieprawda. I dopóki będziemy żyli w tym przeświadczeniu fałszywym, a nie będziemy mogli znaleźć diagnozy, sposobu wyjścia na prostą państwa polskiego, czyli każdego z nas. Bo cóż to jest komunizm? To wcale nie jest to, że rządzili Ruscy i mieli bałagan w tych kołchozach. To nie o to chodzi. Komunizm jest ideą, która kwestionuje istnienie Boga,
istnienie państwa narodowego, istnienie tradycyjnej rodziny oraz własność prywatną. I te cztery rzeczy decydują o tym, czy żyjemy w świecie komunistycznym, czy nie. I czy dzisiaj są takie idee polityczne, które kwestionują religię chrześcijańską, no czyli faktycznie istnienie Boga. Ja tam nie znam Boga buddyjskiego, a jakiegoś taoistycznego, szintoistycznego. Nie wiem, co to jest i szkoda czasu. Są takie pomysły, które kwestionują sens państwa narodowego, czyli mówią o świecie bez granic, o rządzie światowym, na razie mało śmiało, ale o świecie bez granic to takie. Kwestionują tradycyjną rodzinę, która służy do tego, żeby ludzie rozmnażali się w środowisku normalnym, no zwłaszcza, żeby się rozmnażali, czyli to była mężczyzna, kobieta i potomstwo, bo to jest rodzina, nie inaczej. No i oczywiście własność prywatna jest też doprowadzona do zera, ponieważ wiemy dobrze, że nawet takie państwo jak Francja, o, jest zadłużona na 96% PKB. No w Polsce nie wolno na 60%, czyli Francja jest, powiedzmy, bankrutem dwa razy większym niż Polska, jeśli mówimy o zasadzie wpisanej w konstytucję. Skoro państwo francuskie, jeden z liderów Unii Europejskiej, jest tak zadłużone, to znaczy, że wszystkich Francuzów można zlicytować. Nie mają żadnej własności. No fakt, że mają samochody, mają emerytury, mają mieszkania, mają. Tylko to już jest pod zastaw wszystko w bankach. Czyli świat zachodu, zachodnia Europa, do której nas tak ostro wpychano do projektu Unia Europejska, to jest wypisz, wymaluj projekt komunistyczny. I proszę to traktować śmiertelnie poważnie. Nie sprawdziło się na tych podludziach ze wschodu, tak jak mówili ci filozofowie zachodnioeuropejscy, Marx, Engels i ci kolejni, ci włoscy, których Mussolini pielęgnował na wyspie, nie wiem po co, zamiast im w łeb strzelić. A to się to wyprodukowało już w warunkach wyższej jakości, gdzie jest więcej pieniędzy, ludzie są bardziej rozpieszczeni i nie stawiający oporu, czyli na zachodzie. I oto jest właśnie Unia Europejska i to jest obecność Polski w Unii Europejskiej. O Bogu tam nie ma mowy. No spróbujcie ubrać choinkę w miejscu publicznym. No to tak się wypielęgnowali, że tam niedługo będą musieli 5 razy dziennie albo i częściej rozwijać dywanik. Tak? I wprawdzie nie będzie można w południe słuchać dzwonów kościelnych, ale nawołania muezina będą jak najpowszechniejsze. Oczywiście tradycyjna rodzina to tam nie ma prawa występować, tam rodzina to jest każdy z każdym i już. Konieczność posiadania potomstwa to stwierdzono, że jest bzdurą, a największym przejawem wolności kobiecej to jest możliwość mordowania własnych dzieci. I to jest taka już obowiązująca zasada działania systemów opieki zdrowotnej. Holokaust dzieci, system opieki zdrowotnej. Czyli to jest po cichu bardziej zbrodniczy system niż w III Rzeszy. Bardziej. Co dalej? Kwestia własności prywatnej, czyli uzależnienia wszystkich ludzi od systemów bankowych, jest rzeczą, no, której nie muszę państwu już tu wyświetlać, no bo w Polsce to wprawdzie przybrało taki etap ekspresowy, na przykład Amber Gold, tak? Ale wiemy, że nie ma takiego państwa na świecie, które by nie było gdzieś zadłużone. A to nie jest tak, że to nie dotyczy każdego z obywateli tych państw. Krótko mówiąc, komunizm osiąga coraz wyższe formy istnienia i o ile w systemie sowieckim byli żołnierze wyklęci, to jeszcze było tam komu, powiedzmy, wymierzać sprawiedliwość. Strajkowali robotnicy w Gdańsku, w Świdniku, tak? Jeszcze rolnicy wychodzili na drogi, była Solidarność Rolnicza. To był bunt. Ale nikt przeciwko komunizmowi obecnemu nie buntuje się na Zachodzie. A każdy zamach na obywateli Europy Zachodniej budzi ich jeszcze radość i wypisują bzdury kredkami na asfalcie. Oczywiście też mają masę rewolucyjną, która dokonuje aktów terroru i trwogi, tylko tam nie są to żadni czekiści, tylko tak zwani uchodźcy. To jest masa rewolucyjna, która ma doprowadzić do anarchii, tak jak było na początku
rządów bolszewików, a potem do zamordyzmu, jak było już za Stalina, który, przypomnę, Stalin najpierw wymordował bolszewików. I tutaj nie wiem, czy Europa Zachodnia najpierw zrobi porządek z tymi uchodźcami. No, fizyczne możliwości mają. A wiemy dobrze, że przykład lat 30. z Niemiec, z państwa liberalnego, z państwa, gdzie tam każdy mógł robić co chciał, kabarety, rozmaici szaleli artyści, ale jak przyszło co do czego, rachu ciachu, panie Stachu, sprawa załatwiona. A kto jest winny? Polacy. Bo tak się pisze historię. Krótko mówiąc, moi drodzy, stanęliśmy teraz w momencie historycznym, bo ile świat sowiecki upadł na naszych oczach z powodu braku pieniędzy, no i głupoty przywódców, to się nie oszukujmy, to tam nie było wielkiego problemu kretynów doprowadzić do bankructwa, dać głupiemu zapałki nieszczęście gotowe, tylko szkoda ludzi i 70 lat trzech pokoleń zmarnowanych. Dzisiaj rozgrywa się bój na naszych oczach, ponieważ widzimy, że w Europie są nurty polityczne, które mają prawo występować publicznie i startować w wyborach, i nurty polityczne, którym się to prawo odbiera. Dokonuje się różnych wygibasów na naszych oczach. Dzisiaj druga tura wyborów we Francji i tam, jak się okazało, że stare partie skapitulowały, się skompromitowały, no to raz, dwa sklecono nowy pomysł, wszystkich cwaniaków do jednego worka i mają pana Macrona z pierwszą babką Zjednoczonej Europy na czele. Tak się uprawia demokrację przez terror i eliminację. W Polsce stała się rzecz, której nie byli w stanie przewidzieć. Ludzie mieli tak dosyć już tego właśnie stanu rzeczy, że państwo nie jest od tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo, no że sobie zmienili i prezydenta, i rząd. I ten rząd, no wprawdzie ja bym wolał, że to była radykalna zmiana, a nie tylko dobra, no ale, ja mówię, jak mawiał pan Zagłoba, dobra psu i mucha, nie ma co się denerwować. Trzeba ten rząd wspierać, gonić do roboty i wszelkich jego wrogów odpowiednio traktować. Ale dziś idzie gra o coś fundamentalnego. O to, czy my Polacy będziemy dysponentami własnej ziemi, swojego państwa. Czy to, co tu widzicie, te pola, te drogi, to wszystko, to będzie wasze i waszych dzieci? Czy tylko będziecie mieli prawo tutaj pracować i może do czasu żyć dość spokojnie i bezpiecznie, ale na zasadach takich, jak wam ktoś obcy ustali? Bo bunt na początkach władzy komunistycznej w Polsce to był właśnie przeciwko temu, żeby nikt nie układał nam naszego życia według własnego, chorego, sowieckiego wówczas pomysłu. Ale czy pomysł tak zwany europejski, a jest dla nas Polaków lepszy? No wprawdzie nie ma terroru, ale jest nacisk. Już w sprawach uchodźczych nie ma dialogu, nie ma marchewki, tylko jest kij. I mówią, że tutaj to jest sprawdzam dla nas Polaków, przyjęcie tak zwanych uchodźców, czy my jesteśmy, czy nadajemy na Europejczyków. Tylko ja uważam, że wprowadzenie tak zwanych uchodźców, choćby to sami dobrze wiemy, że są w Polsce coraz więcej różnych ludzi z dużych obszarów obcego świata, z Chin i państw muzułmańskich. Ja ich widzę co dzień na ulicach w wielkiej ilości. I to nie są studenci, bo jak ja widzę w Lublinie na ulicy Głębokiej faceta w takiej, wiecie, białej sutannie do kolan i z brodą do pasa, starszego ode mnie, to on tu nie studiuje weterynarii. I się nie oszukujmy, ci ludzie i tak przenikają do naszego państwa jakimiś znanymi sobie metodami i zupełnie nie trzeba wypełniać dyrektyw Unii Europejskiej, żeby Polskę już osłabić kulturowo i demograficznie. I przed tym trzeba się bronić, ponieważ przedstawiciele tamtych kultur, o których mówię, muzułmański, ale i uwaga, chińskiej cywilizacji, to dla nas śmiertelne zagrożenie, z którego my nie mamy szans wyjść w żaden sposób, ponieważ i jedni, i drudzy są demograficznie bardziej dynamiczni, mówiąc krótko, rozmnażają się jak króliki, a Chińczycy, no to o ich liczbie nie muszę mówić, ich jest jeszcze więcej niż muzułmanów,
a mają więcej pieniędzy niż Żydzi. A to, co wielu tak pozytywnie, przychylnie ustawia do Chińczyków, to to, że oni mają pieniądze i będą inwestować w Polsce. I ten głos idzie z różnych stron, a przypomnę, Chiny są państwem deklarującym się jako komunistyczne. Tam rządzi partia komunistyczna, tam symbolika taka czerwonych flag jest powszechna. To jest reżim totalitarny, w którym codziennie dokonuje się 30 tysięcy aborcji i to nie takich jak w świecie zachodu na zasadach dobrowolności. Tylko tam jest to wpisane w przymus i system ochrony zdrowia państwa. Tam do niedawna jeszcze państwo zmuszało kobiety do zamordowania własnego dziecka i niewiele się zmieniło. Jeżeli jesteśmy przy kwestii uchodźczej, to ja mówię tak. Dlaczego nikt nie pyta tych uchodźców, czy oni chcą do Polski? Tylko Niemcy uznają, że tak, tak, 10 wagonów tam, 50 tam, a oni po staremu załatwiają swoje interesy na rampie kolejowej. A jak im się nie będzie rachunek bilansował, to przemysł chemiczny też mają dobry. Ja mówię, pytać tak zwanych uchodźców, czy oni chcą do Polski. Bo jak nie chcą, no to nie nasza sprawa. Ale podkreślam, dla nas szczególnym zagrożeniem dzisiaj jest właśnie to, że Chiny mają ambicje stać się mocarstwem światowym. Jest to państwo obce nam cywilizacyjnie, podkreślam. Bogate, ale komunistyczne. A wiecie państwo dobrze, że szaleńczym zamysłem wszelkich komunizmów jest władza nad światem. Nigdy nie sprawdził się komunizm w jednym kraju. Zawsze szybko bankrutował. Ta Kuba zbankrutowała, Wietnam już nie jest żaden... Tylko tam, wiecie, Wietnam kupuje od Stanów Zjednoczonych broń, bo się boją Chińczyków. To taki jest komunizm już w Wietnamie, na pozycjach narodowych. I uważam, że te projekty, które chcą doprowadzić do większej jeszcze obecności chińskiej w Polsce, to jest zagrożenie wielokroć poważniejsze niż sama zgniła, głupia Unia Europejska, która najwyżej może nam pogrozić palcem w imię niemieckich interesów. Dlatego jeżeli ktoś państwu przedstawia ten projekt jedwabnego szlaku jako taki zbawienny dla Polski, to zapytajcie, a czy Unia Europejska nie miała być zbawienna, a też mieli rozdawać forsę? I Chińczycy tym samym nęcą. I pamiętajmy, że Chiny obecne są w ścisłym sojuszu z Rosją pana Putina. W grudniowym orędziu pan Putin powiedział jasno, że przyjaźń z Chinami jest już teraz wieczysta i nie będzie tutaj mowy o pokłóceniu dwóch bratnich narodów, no, rozumiem, komunistycznych. Stąd, moi drodzy, musimy zdać sobie sprawę z tego, że historia Polski wcale się nie skończyła w momencie, gdy wreszcie honor się zwraca prawdziwym bohaterom. Nie teraz i nie wtedy, gdy się odbierze w październiku przywileje emerytalne komunistycznym zbrodniarzom i zdrajcom. Nie wtedy. Historia nigdy się nie kończy. Nie ma momentu takiego, że my możemy wreszcie usiąść na kanapie z piwkiem przed telewizorem i powiedzieć, nic nas to nie obchodzi. Na pewno nie w Polsce. A dlaczego nie w Polsce? Bo przypomnę, takie pytanie mi zadał taki mądrala. Mówi, co tam, pan myśli, że wszyscy tą Polskę to chcą zabrać i odebrać, a dlaczego? Mówię, no ja nie myślę, tylko dwie wojny światowe były o Polskę. Tu, o tą ziemię. I o to, żebyśmy nie my byli gospodarzami, żeby Polska nie była nasza. I tu przypomnę słowa premiera Olszewskiego ze słynnej nocy czerwcowej sprzed 25 lat. Zadał to pytanie z trybuny sejmowej. Nie jaka Polska, ale czyja? I pamiętają państwo dobrze te słowa, prorocze słowa, czyja? Wielu mówi, a kogo to obchodzę, ci agenci, to tam już dawno, żadnych agentów nie ma, Związek Radziecki upadł. Ale zobaczcie, oni są, mają dzieci, wnuki, wychodzą w Warszawie bluźnić pod Pałacem Prezydenckim miesiąc w miesiąc prawowitym politykom wybranym w wyborach demokratycznych. Ci obywatele PRL, ci zbowidowcy, tak, ubowcy, ci ludzie, którzy nie kryją swoich zamiarów politycznych i mówią jasno, my będziemy łamać prawo.
jeszcze nie siedzą w więzieniu. Grupa osób, która zawiązuje spisek celem łamania prawa i o tym mówi głośno, bez konieczności agentury i rozpracowywania ich, sama na tacy poddaje się rządowi celem doprowadzenia ich do stanu niezagrażania innym. Ja szczerze wątpię, czy takie procedury są podjęte i pytam, dlaczego nie. Polskie kobiety w Niemczech za samo podejrzenie, że źle odżywiają własne dzieci, mają odbierane dzieci. Polki w Niemczech. No, Niemcy potrafią odbierać polskie dzieci, to dla nich nie pierwszyzna, to tam nie ma co się zbytnio dziwić, ale to tam tak jest. Stąd uważam, że państwo polskie jest dzisiaj na rozdrożu i liczę na to, liczę, że 6 lipca, jak tu przyjedzie do Warszawy prezydent Trump, to wreszcie wywali karty na stół i powie, kto jest sukinsynem, a kto powinien naprawdę rządzić w Polsce. I ja na to liczę. Bo jak się spotkał z panią Merkel niedawno i on się z nią tam nie bawił, że ona ma mandat demokratyczny, tylko jak doktor Brzeski zapewnia mu i pokazał Trump jako biznesmen pani Merkel fakturę i powiedział, Anielko, nam się należy tyle, a tyle za wasze bezpieczeństwo. Dawaj portfel. I od razu relacje niemiecko-amerykańskie się ochłodziły, bo pani Merkel nie ma czym płacić. A bazy amerykańskie w Niemczech są. Tyle, że na razie nieczynne, ale uruchomić je, to wiecie dobrze, że to był pokaz taki już w zeszłym roku, gdy Amerykanie wysadzili na spadochronach w Polsce swoich żołnierzy bez konieczności międzylądowania z Ameryki. To i w Niemczech też mogą zrobić. Dlatego ja liczę, że prezydentura Donalda Trumpa, człowieka, który jasno się deklaruje jako amerykański patriota i chrześcijanin, to od czasów Reagana tego nie było, Stany Zjednoczone znów pod przywództwem Donalda Trumpa stają się mocarstwem chrześcijańskim. I to dla nas ważne, bo wszystkie pozostałe państwa, które pretendują do roli mocarstwa światowego, to są państwa komunistyczne. I teraz wybór do nas Polaków należy. Czy chcemy żyć w świecie komunistycznym? No i wprawdzie będziemy dostawać jakieś tam emerytury, 1200 zł, bohaterowe, no to tam bohaterom się tam pomnik postawi. Tak, no co nam szkodzi? Wprawdzie bez pompy wielkiej, ale niech będzie. Reszta towarzystwa wyjedzie ambitni do gdzieś za granicę do roboty. Reszcie się podniesie pensję do tam 2000 brutto i emerytury do 1000 brutto. Jakoś z głodu nie pozdychają. Czy możemy wreszcie wybić się na prawdziwą niepodległość? I to jest decyzja dla nas Polaków. I ja wiem. I ja wiem, że dziś, zwłaszcza w mediach społecznościowych, w internecie, rozgrywa się wojna. Tam się nie strzela armatami, tam się pisze komentarze. Tak się wojny inicjuje, a często wygrywa sumienia narodów w internecie. I są tacy, którzy mówią, a tak, że tutaj wreszcie jakieś tam porozumienie z Rosją, braterstwo z Rosją, słowiańskie i tak dalej. I zaraz jak się ich mówi, no co wy tu opowiadacie? Przecież tu żyją między nami ludzie, którzy z tą Rosją sowiecką walczyli naprawdę, no. No to oni mówią, nie, to nie Rosjanie, to Sowieci. Mówię, a to w Oświęcimiu też nie Niemcy, a naziści, tak? I się okaże, to Polacy byli najgorsi na świecie. Nie ma Sowietów i nazistów, są Rosjanie i Niemcy. I proszę nigdy nie fałszować prawdy, przybierając takie pseudonimy, żeby Polakom zrobić wodę z mózgu. To jest niebezpieczny proceder. I moi drodzy, wiem, że są tacy, którzy próbują od razu wyrecytować długą listę wojen, jakie prowadziły Stany Zjednoczone w ciągu ostatnich trzech pokoleń. No rzeczywiście, tylko żadnej wojny nie prowadziły z Polską. Żadnej. I powiedzmy sobie szczerze, sięgając do klasyki ruchu narodowego, który dzisiaj w rękach ludzi zupełnie nieodpowiedzialnych, małostkowych i często chytrych na pieniądze, zabrnął na manowce polskiej polityki, zamiast stać się tym rzeczywiście filarem radykalnej zmiany w Polsce. I powiedzmy szczerze, gdzie Paderewski zabiegał o niepodległość Polski po rozbiorach?
W Ameryce. Gdzie generał Haller tworzył Armię Błękitną? Nabór był w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. Sam byłem na cmentarzu w Kanadzie. W miejscowości Niagara jest cmentarz tych Polaków, którzy nie dojechali jeszcze do Europy, pomarli na grypę, ale zgłosili się na ochotnika do polskiej armii w Ameryce, do generała Hallera. A w jakich okolicznościach został schwytany Łupaszka? W Zakopanem, gdy się przedzierał na stronę amerykańską. Nie do Rosji. Nie tam. Stąd dzisiaj jest bitwa o świadomość, zwłaszcza młodego pokolenia Polaków. Tam, gdzie może przyjść dla nas nadzieja, czyli w jedynym chrześcijańskim mocarstwie zachodnim, które, ja mówię, Pan Bóg pobłogosławił tym Trumpem. Czy gdzieś w Chinach i w Rosji, gdzie dla nas będzie tylko niewola, Sybir, kłamstwo, a na pocieszenie tani bimber. I wybór należy do nas. Stąd myślę, no sało to dla oficerów, nie szalejmy, zaraz sało. Dlatego my dziś decydujemy o własnej historii. Wybieramy sojusze, decydujemy się albo na kurs taki, gdzie jest miejsce w domu dla Boga, prawdziwej rodziny, gdzie mężczyźni z dumą pracują na swoje rodziny, w razie czego bronią ojczyzny i mają broń w domu, bo tak jest w prawdziwym systemie republikańskim, wolnościowym, że każdy obywatel niekarany ma prawo mieć broń w domu, jak chce. I to jest prawdziwy też przejaw wolności. Nikomu nie odbiera się prawa do manifestowania swoich przekonań religijnych. Tam prezydent, nawet lewacki Obama, musiał mówić o Bogu na swój dziwaczny sposób. Ale nie można było wyrzucić Boga w Stanach Zjednoczonych w przestrzeni publicznej. Nawet w tym państwie, w które było tak rządzone fatalnie przez ostatnie ćwierć wieku. Dziś to się zmieniło. Dlatego uważam, ten projekt, o którym się mówi od dawna, się zrealizuje niedługo. Czyli to porozumienie środkowoeuropejskie. Polska, Węgry, Czechy, Słowacja oraz inne państwa okolicy, które ja nazywam Nową Jagiellonią. Jeżeli wreszcie prezydent Stanów Zjednoczonych jest prawdziwym przywódcą Zachodu, to możemy na zawsze wybić zęby komunizmowi światowemu. Dlatego przy tak pięknej pogodzie, w tak miłym towarzystwie, z nadzieją chciałem tchnąć w państwa odrobinę optymizmu. Wszystko idzie w dobrym kierunku, ale pamiętajcie, to od nas zależy, czy ten właściwy kierunek będzie zrealizowany. Dziękuję serdecznie. Jeszcze nie siadaj. Zanim zadam ci tutaj jedno z tych pytań, chciałem ci pogratulować, że nie dałeś temu lewakowi bryja w studiu telewizyjnym. To było dla mnie niesamowite przeżycie. Już ci ręka widziałem. Mój drogi, ja pojedynki prowadzę z ludźmi honoru. Tak na chamów jest bat. Tak jest. Tu jest takie pytanie, bo tutaj nie będziemy wszystkich, co pan myśli o rządach PiS-u, już pan powiedział. Co pan sądzi o atakach na ONR? No, ja nie bardzo chciałbym się wypowiadać temat ONR-u, ponieważ byłem rzecznikiem tej organizacji przez kilka lat. W czasie kampanii wyborczej prezydenckiej no nasza współpraca nie z mojej winy się rozluźniła i nawet ostatnio nie wiem, dlaczego się na mnie gniewają, także ja nie będę tutaj o tym gadał, bo ja tam wykonywałem rozkazy, jak się okazało, potem chłopcy mieli inny pomysł na życie. To się mną nie interesują, ale ja dobrze życzyłem tej organizacji, bo inaczej bym się w to nie zaangażował w 2010 roku. Tylko niestety, podkreślam, niestety, oni cały czas są w 2010 roku. Zero postępu. Agenturalność w tych kręgach to nie jest tajemnicą. Ja nawet wiem, kto został przez Platformę Obywatelską jeszcze za rządów jej z ramienia ABW umieszczony w tych strukturach, tylko na razie o tym nie mówię, bo oni o mnie nie gadają, to ja też o nich nie gadam, ale jak trzeba będzie, to ja powiem. To co, weźmiemy jeszcze Tadzia do... No jedno pytanie odpowiedź. Stawaj. No, tobie się trafiło troszeczkę trudniejsze pytanie w udziale. W jakim stopniu według pana NKWD i UB było opanowane przez ludzi pochodzenia żydowskiego? A to ja już właściwie... Nie bój się, bo śmiało. Nie, no już mówiłem na ten temat też.
też troszkę. W jakim stopniu? No w dużym stopniu, w wielkim stopniu. 200%. Im wyżej, tym więcej po prostu. Tak to wyglądało. Jest to bardzo proste do prześledzenia na podstawie konkretnych spraw, konkretnej eliminacji osób. A państwo wiecie, że w pewnym momencie swoich refleksji, swoich badań nad sprawą rotmistrza Pileckiego, ja naprawdę się przeraziłem. Przeraziłem się udziałem właśnie ludzi pochodzenia żydowskiego w zamordowaniu Witolda Pileckiego. No. I zasada jest bardzo prosta. Ci funkcjonariusze niższego szczebla, no to byli ci polscy kolaboranci przede wszystkim. Ale na przykład Departament Śledczy Józef Różański, no to wiadomo, kto to był. Prawda? Tak samo w Najwyższym Sądzie Wojskowym, tak samo w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej i tak samo we władzach państwa komunistycznego. Decydentami w przypadku Witolda Pileckiego było czterech panów. Pojedźmy od dołu. To jest właśnie Józef Goldberg Różański, to jest Roman Romkowski, czyli Nathan Nasiek Grinszpan Kikiel, wiceszef bezpieki. Potem mamy Jakuba Bermana. Trzech, wystarczy trzech. Tak, no bo jeszcze Bolesław Bierut, no ale on akurat był internacjonałem, czyli no takim polskim zdrajcą, prawda? No pourodził się w Polsce jako Polak, ale potem coś takiego się stało, że pokochał komunizm, wyrzekając się jednocześnie Polski. Tyle w tej kwestii. Ja jeszcze podkreślę, drodzy państwo, jeden wątek, jeśli mogę króciutko, który też nie daje mi spokoju i zawsze ostatnio staram się o tym mówić, nawet właśnie młodzieży szkolnej. To jest szalenie ważne, jeśli chodzi o konstrukcję w ogóle państwa komunistycznego. Musimy sobie naprawdę zdać sprawę z tego, że ta cała komuna od początku do końca była nielegalna. Od zawsze. W Polsce to jest po prostu ustrój narzucony. To jest ekipa przestępców, która doszła do władzy fałszując wybory. I w PRL-u żadne wybory nie były wyborami demokratycznymi i wolnymi. Oni nie mieli żadnego nigdy mandatu do rządzenia nami, Polakami. To nigdy. Powinniśmy brać to pod uwagę, budując państwo polskie, odbudowując je dzisiaj. Bo my wciąż tkwimy w PRL-u. My wciąż jesteśmy zanurzeni w tamtym ustroju, w tamtym prawie. Jeżeli Jarosław Kaczyński mówi, że dzisiejsza konstytucja jest de facto konstytucją stalinowską, to on ma rację. Bo konstytucja stworzona w Polsce po 1989 roku odwołuje się nie do konstytucji marcowej, kwietniowej, tylko konstytucji stalinowskiej. Jest próbą rewizji, prawda, reformy tamtych przepisów, które zresztą, jeśli chodzi o zasadę czy literę, były bardzo fajne, prawda, pięknie napisane, wszystko było sprawiedliwe i demokratyczne. No? Ale nawiązując też do tego, co mówił Marian Kowalski, my musimy rzeczywiście poważnie przyjrzeć się naszemu państwu od strony ustrojowej, od strony prawnej, od strony konstytucyjnej. Musimy jednoznacznie zerwać nie tylko z symboliką komunistyczną, nie świętować właśnie takich dni, jak ja mówiłem wcześniej, prawda, 8 maja 45, ale mamy drugie takie kłamstwo, drugi fałsz, to jest 4 czerwca 89. To nie jest żaden przełom, to jest kontynuacja, ewidentna, prawda, tego, co było wcześniej. Ale gdy poważnie chcemy podejść do naszych polskich spraw, to my musimy odwołać się do polskich tradycji, do polskiego prawodawstwa, do polskiego systemu konstytucyjnego, do polskich wartości, czyli musimy się odwołać do czego? Do II Rzeczpospolitej. Ja nie mówię, żeby wszystko, prawda, kalkować, żeby przenosić do dzisiejszych czasów, bo to się nie da zrobić tego. Ale póki co rzeczywiście ta dobra zmiana jest mimo wszystko taką zmianą w mojej
w mojej opinii w dużej mierze kosmetyczną. Ja się bardzo cieszę z tego, co się dzieje, prawda? Właśnie z odbierania przywilejów wreszcie tym bandytom. Zmieniania nazw, ulic, placów i tak dalej. Muzea, filmy i tym podobne. Natomiast my musimy sięgnąć głębiej. Prawda? Musimy po prostu wyrzucić ten komunizm też z nas, prawda? Ale też z naszego systemu, prawda? Ustrojowego, państwowego. Prawda? I tutaj pewną nadzieją jest to, co inicjuje prezydent Duda, czyli właśnie debata o polskiej konstytucji. Ona musi być tylko poważna. Ona musi się odwoływać do naszych wzorców. Nie komunistycznych, nie żadnych tam europejskich. No bo to nie jest nasze. To są wszystko jakieś obce zupełnie nam historię. My wtedy, jeżeli zmienimy to możemy myśleć o rozwoju, prawda? Jak na razie jesteśmy jedną nogą w PRL-u i to właśnie wymaga głębokiej rewizji. Nie tylko zmiany sędziów, prawda, osób, ale też zmiany właśnie wymiaru sprawiedliwości, czyli zmiany prawa. Zmiany edukacji, zgoda, ale nie tylko w szkole, nie tylko likwidacja gimnazjów, ale przyjrzeć się uniwersytetom. Przecież tam jest ta czerwona zaraza wciąż. Na każdym właściwie odcinku życia publicznego my jesteśmy wciąż, my żyjemy wciąż w komunie. I tutaj pełna zgoda, prawda, z przedmówcą. To jest wielka, wielka, no nie powiem rewolucja, bo rewolucje to były komunistyczne. Trzeba zrobić wielką kontrrewolucję w naszym kraju. Pytanie, czy kto to zrobi, prawda, i czy starczy sił. Na razie jesteśmy rzeczywiście na pewnym etapie dobrej, koniecznej zmiany. Jeszcze jedno pytanie, ale to już ostatnie. Nie, do ciebie nie, do Mariana. Tu jest takie bardzo fajne. Jaki jest pana stosunek do wiary katolickiej? Rozumiem intencje osoby pytającej, bo ja występuję w tym programie w komentarzach Idź pod prąd, w których mój kolega redakcyjny jest bardzo taki radykalny w kwestiach przynależności do różnych kościołów, o tak powiem oględnie. Ja powiem tak. Dotychczas Kościół katolicki, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, był jedyną instytucjonalną taką zaporą o charakterze globalnym przeciwko komunizmowi, bo był konserwatywny. Czyli w sprawach obyczajowych uniemożliwiał zniewolenie zwykłych ludzi na całym świecie. No i walka z Kościołem katolickim na przestrzeni wieków nie przynosiła rezultatów, bo był silny z racji swojej powszechności na globusie. No bo i na Filipinach można było pójść do kościoła, i w Meksyku, prawda, no i w Polsce. Także w różnych częściach świata można było mieć poczucie przynależności. Ja muszę powiedzieć, że ja niespecjalnie miałem poczucie przynależności, jak pojechałem do Kanady. To taki kraj bardzo ładny, ale zróżnicowany etnicznie. I chciałem pójść do kościoła, żeby być wreszcie pomiędzy swoimi. No a tam wchodzę, a tam tak. Głównie kobiety z Indii, z tych kolonii portugalskich, czyli hinduski z kropką na czole. No mówię, no dobra, no to ksiądz może. No tu ksiądz wychodzi z Filipin. No. I ani B, ani my, ani kukuryku, jeszcze ludzie tam, no powiedzmy, zupełnie inni niż w naszych świątyniach, ale do rzeczy. Jak się nie dało kościoła zniszczyć wprost w walce katolickiego, mówię, no to należało go zainfekować od środka. I tu nie będziemy wchodzić w szczegóły, jak to się stało i kiedy, bo nie wszystko pewnie wiemy, ale wiemy dobrze, że komunizm specjalizuje się w działalności agenturalnej. Wszędzie ma swoich szpiegów. I zanim przypuści frontalny atak, to najpierw demoralizuje swojego wroga. No, przy prezydentach Stanów Zjednoczonych, no przy prezydencie Roosevelcie, no to tam szpiegostwo Stalina było, powiedzmy, bardzo silne. No i to musiało stać się też, jeśli chodzi o Kościół powszechny. Też agentura musiała się tam zabrać. I widzimy dzisiaj niepokojące głosy hierarchów najwyższych,
w kwestiach uchodźczych. Nie tylko uchodźczych, ale w sprawach obyczajowych, czyli kwestia normalnej rodziny na razie nie jest stawiana tak twardo jak uchodźcza, ale są głosy, no czym możemy osądzać, no oni też tam są tacy, nie ich wina. Tylko ja mówię to z punktu widzenia praktycznego. Poluzowanie reżimu ideowego powoduje demoralizację całej idei w pewnym momencie. Dlatego też uważam, że o ile Kościół nie został zniszczony przez totalitaryzmy, które planowały go zniszczyć w sposób bezwzględny, to metodami łagodnymi przez takich ksiądz Sowa i jemu podobne postaci, no tutaj ten rozkład widać gołym okiem i wprzęgnięcie Kościoła do takiego instytucjonalnego obiegu, na przykład funduszy europejskich, albo też różnych innych. Dlatego w tym momencie stoicie Państwo wszyscy, i to mówię jasno do Was, tu w tym miejscu. I to nie są żarty. Wprawdzie my nie jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwa przywódcom tam gdzieś na górze, a może niektórzy nie chcą, ale oczekujemy ozdrowieńczej reakcji przywódców duchowych naszych tutaj, żeby rozkazy z góry nie spowodowały, że będą zmuszeni do zaprzeczenia tradycji i misji Kościoła powszechnego. I myślę, że dzisiaj to w każdym z Was, każdy proboszcz i wikary musi mieć oparcie. Bo to jest, wiecie, Kościół katolicki to firma hierarchiczna. Tam trzeba wykonywać rozkazy, tam nie ma dyskusji. Ale ruch oddolny, trwanie przy tradycji przodków, nie grzebanie w obyczajowości, nie dyskutowanie z Pismem Świętym, to jest już zadanie każdego z nas. I myślę sobie, że tak jak, co tu dużo mówić, prawdę historyczną obronili żołnierze niezłomni. Donieśli tę prawdę nam tutaj, tak, resztką sił, ale mamy na kim budować etos wolnych Polaków. To myślę, że może być tak, że Kościół odrodzi się też oddolnie. Ale dlaczego Kościół jest w ogóle, religia generalnie chrześcijańska, czy katolicka, czy każda inna, jest tak znienawidzona przez wrogów naszej cywilizacji? Przez komunistów, jak nazywam komunistami konsekwentnie, niezależnie czy byli z Moskwy, czy z Brukseli, czy z Wall Street od pana Sorosza. To są wszystko komuniści, bo chcą sami rządzić całym światem, a nas zamienić w niewolników. Dlaczego nienawidzą pana Boga? Z prostej przyczyny. Każdy z nas w chrześcijaństwie, każdy z nas odpowiada przed panem Bogiem bezpośrednio. I nie może powiedzieć, że ja tylko wykonywałem rozkazy, partia decydowała, ja tam nic nie wiem. Bo każdy z nas w każdej chwili odpowiada za swoje decyzje, za swoje postępowanie. Takie zapomniane słowo grzech. Ostatnio bardzo rzadko się mówi o tym. Jak ja byłem dzieckiem, to grzech to było takie słowo, w którym dzieciaki się posługiwały. Tam nie przeklinę, bo masz grzech, nie kopnij kota, bo masz grzech, tam nie kradnij sąsiadowi jabłek, bo masz grzech. Teraz ja o grzechu nie słyszę, bo jest stresowe wychowanie. Stąd myślę, chrześcijaństwo jest tak niebezpieczne. W tych, mówię, wersjach takich normalnych, nie tej prawosławnej, kagiebowskiej. Bo każdy ma tutaj rolę, misję do wykonania. Ja to tak rozumiem. Dlatego żołnierze wyklęci rozliczali się bezpośrednio ze swojego obowiązku, z przysięgi, bo przysięgę składało się przed Bogiem. I żadna tam uchwała Sejmu nie znosiła tego. Odpowiedzialność przed liderami politycznymi, tak? Inny rozkaz komendy głównej. To nieważne, bo przysięgali przed Panem Bogiem. Dlatego zniszczenie chrześcijaństwa jest celem nadrzędnym, żeby ludzi zamienić w niewolników, w bydło, bo nie będą mieli poczucia przyzwoitości, obowiązku, winy. Zrobi się z nimi wtedy wszystko, co się chce. Wprowadzi się prawdziwy świat niewolników, oczipowanych, bezpiecznych, w okamerowanych miastach, którzy dostaną jeść i może i wakacje do czasu. Tylko jeżeli mamy być ludźmi wolnymi, to nigdy nie będziemy ludźmi wolnymi, jeżeli pozbędziemy się, jak mówię, to kierownictwa z góry. I tyle. I dlatego
to, co mi wmawiają, że ja tam krytykuję Kościół katolicki, ja nie mogę bronić księdza Sowy. Na jakiej podstawie? Ja nie będę bronił takich ludzi, którzy mówią, żeby przyjmować uchodźców. Bo co, ci uchodźcy chcą się nawrócić na chrześcijaństwo? Nie. Nie wierzcie w to. Niech was nie biorą dranie na piękne słówka o sierotkach i kobietach. Bo wprawdzie sierotki i kobiety jeszcze nikogo nie zamordowały, ale sierotki wyrosną, za 20 lat się rozczarują i wtedy będą robić to, co w Londynie, w Paryżu czy w Niemczech. A kobieta muzułmańska, to taka anegdota, obrzydliwa, ale to powiem dzisiaj. Ile czasu chodzi w ciąży Europejka? 50 lat. A muzułmanka? 3 miesiące. Okrutny żart, ale jakże prawdziwy. A demografia to jest bomba z opóźnionym zapłonem. Dzisiaj przyjmiemy sierotki i kobiety, ale za 25 lat to sierotki szczerze znienawidzą tych gościnnych Polaków, a kobiety muzułmańskie dostarczą nam kolejnych sierotek nienawidzących cywilizacji chrześcijańskiej. Tyle w temacie. Taki nasz idol, muzyk młodzieżowy Tadek Polkowski, on też patriotyczny robi muzykę rapową. Kiedyś też na takim koncercie prywatnym mówi, wy tak na tych uchodźców narzekacie, że tam islam się szerzy. Mówi, i też tak, mówi, taki miałem problem z tym i tak nie wiedziałem, jak to ugryźć. Więc powiedziałem jasno, muszę mieć więcej niż dwójkę dzieci. I mówi, jak chcecie wygrać demograficznie z cywilizacją niosącą śmierć i zniszczenie, to wreszcie Polacy muszą się zacząć rozmnażać. Innego wyjścia nie ma. Kosowo muzułmanie sobie wygłosowali w wyborach demokratycznych. Z prawosławnymi Serbami, muzułmanie, dwa pokolenia i po Kosowie. Wystarczyło wprowadzić do demokracji liberalnej, gdzie każdy ma prawo głosu, a mniejszości są preferowane, element wojny demograficznej. I tyle. Dziękuję.